słońce, plaża, fruwające ośmiornice, drodzy Państwo. Myślę, że część z Państwa urlop ma już za sobą, więc niewielu zasmuci się z tych informacji, które Monika czasami, no, tym razem również musi Państwu przekazać. Przykry obowiązek. Ale kto na przykład zaczął wczoraj urlop, no to warunki pogodowe naprawdę całkiem niezłe, bo jest jeszcze ciepło, mówię jeszcze, ponieważ w przyszłym tygodniu, no, możemy się zdziwić. 15 stopni zaledwie w niektórych miejscach w najcieplejszym momencie dnia i żeby tak jeszcze chociaż było słonecznie. Niestety, dużo deszczu się pojawi. Deszcz się przyda, ale no... Niestety. Ale mogłoby być trochę cieplej, chociaż do końca sierpnia, prawda? Niestety myśleliśmy, że ten wrzesień, miesiąc, który już niedługo się rozpocznie, przywita nas jeszcze takim sierpniowym słońcem, ale jak na razie nic na to nie wskazuje. Dużo chmur w prognozach długoterminowych i też niestety spadek temperatury z 30 iluś, które mieliśmy ostatnimi czasy, do zaledwie 14-15 w niektórych miejscach. Jak na razie jutro jeszcze czeka nas bardzo słoneczna pogoda, a to za sprawą wyżu znad Kujaw, który w większości Polski będzie poprawiał pogodę, jednak okoliczne niże sprawią, że i na południu, i na wybrzeżu jutro miejscami popada, a nawet zagrzmi. W Warszawie natomiast bezchmurnie i bez opadów, 29 stopni na termometrach, ale najcieplejszą europejską stolicą z temperaturą 39 stopni będzie Rzym i Bukareszt. Najchłodniej w Moskwie, tam temperatura nie wzrośnie powyżej 18 stopni, będzie pochmurno i deszczowo. Najbliższa noc z temperaturą od 11 w Suwałkach do około 17-18 na granicach południowych. Deszcz popada w Poznaniu, na ziemi łódzkiej, na Mazowszu, a im dalej na południe, tym więcej będzie szans na też burze, które przejdą między innymi na Opolszczyźnie, na Górnym Śląsku, a także w Małopolsce. Oczywiście tym burzom będzie towarzyszył silny wiatr, także uważajmy, podróżując w nocy. Generalnie w południowej części Polski warunki do jazdy będą takie sobie. Trzeba wziąć na to poprawkę. I teraz, co się będzie działo jutro w ciągu dnia? Byłoby perfekcyjnie, gdyby nie opady deszczu na wybrzeżu. Tam faktycznie na początku zacznie padać w Kołobrzegu, to jeszcze przed południem, a w drugiej części dnia również w rejonie Trójmiasta czy na Nizinie Szczecińskiej. Deszcz i burza z kolei w Małopolsce. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni na Pomorzu Środkowym do około 29 między innymi na Dolnym Śląsku, ale również w Warszawie. Przy podróżach uważajmy, szczególnie nad morzem, tam drogi mogą być śliskie, a na południu dodatkowo może wiać silniejszy wiatr. Czwartek i piątek jak na razie kształtują się bardzo przyjemnie. Trochę deszczu, ale temperatura na wysokim poziomie 25-31 stopni. Jednak jeżeli spojrzymy na jeszcze kolejne dni, co mogą Państwo zrobić w aplikacji Pogoda Interia, no to już niezbyt miły obrazek. Właśnie miałam mówić, że proszę się nie zmylić tym piątkiem, bo później w poniedziałek. To, co się będzie działo, to lepiej przeczekać, na przykład oglądając wydarzenia 24. Monika Kubiaczek, pięknie dziękuję. Dziękuję. Dołączyła do mnie Monika Kubiaczek. Dobry wieczór. Dobry wieczór, więc oczywiście czas na szczegóły prognozy pogody. No i trzeba powiedzieć, że już powoli zaczynamy łapać oddech, już powoli jest czym oddychać. Tak. Pewnie trochę osób już no jednak się cieszy, bo naprawdę te ostatnie dni dały nam się mocno we znaki, ale mimo wszystko te 27-28 stopni to nadal w sumie wysoka temperatura. Też. Szczególnie jak zaświeci słońce, a jutro właśnie tak będzie w Warszawie. 29 stopni i prawie, że bezchmurne niebo. I mówiłaś, że w końcu ten oddech od upałów i właśnie, będzie bardzo krótka droga między oddechem od upałów, a ubieraniem się w bardzo ciepłe rzeczy niestety. Od poniedziałku znów zrobi się chłodno. W niektórych miejscach nawet zaledwie 15 stopni w najcieplejszym momencie dnia, także rzeczywiście, u nas to lato albo upalne, albo jesienne, tak ja bym powiedziała. Kończy się sierpień powoli i jeszcze kilka dni ciepłych, nawet upalnych nas czeka. Jednak od przyszłego tygodnia spodziewamy się sporych zmian, które już teraz sobie uporządkujemy. Zapraszam w takim razie, zobaczmy co w naszych mapach pogodowych. Jak na razie dużo dobrego, bo cały czas jesteśmy pod wpływem układu wysokiego ciśnienia, dokładnie wyżu znad Kujaw, co oznacza, że będzie przez jakiś czas jeszcze ciepło i dość pogodnie. W Warszawie 29 stopni, najcieplej w Europie, w Rzymie, a także w Bukareszcie tutaj 39, a najchłodniej w Moskwie, tam temperatura nie wzrośnie powyżej 18 stopni. Najbliższa noc z temperaturą minimalną od 11-17-18 stopni popada na ziemi łódzkiej w Poznaniu, a także na Mazowszu, również na ziemi świętokrzyskiej czy na krańcach południowo-wschodnich, a dodatkowo zagrzmi na Opolszczyźnie, Górnym Śląsku i w Małopolsce.
Dlatego też proszę zwrócić uwagę na to podczas jazdy. Drogi mogą być miejscami śliskie i ten silny wiatr również nie będzie poprawiał sprawy. 29 w Warszawie, to już powiedzieliśmy. Bardzo podobnie na krańcach południowych, na północy nieco chłodniej i tam też na wybrzeżu spodziewamy się przelotnych opadów. W Małopolsce dodatkowo zagrzmi, a poza tym dzień będzie pogodny i słoneczny. I tak, silny wiatr na południu podczas burzy, a deszcz na wybrzeżu. To może utrudniać jazdę jutro, także proszę uważać na siebie, a poza tym słońce też czasami nas rozprasza, także tym bardziej. W czwartek dużo słońca, dużo pogodnego nieba, jedynie na północnym wschodzie opady. W piątek zrobi się upalnie na południu, w niektórych miejscach popada, ale na krańcach południowych właśnie będzie pogodnie. Piątek z temperaturą do 30 stopni, niedziela do 23 i poniedziałek do maksymalnie 20. Także od niedzieli wszystko zacznie się powoli psuć, można tak powiedzieć, bo i aura, i temperatura niestety. No ja jednak liczę na to, że te twoje prognozy się nie sprawdzą. Ja też na to liczę. Chociaż około 22 stopni jeszcze tak będziemy mieć, bo rzeczywiście te 15 nie brzmi najlepiej. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Monika Kubiaczyk jest ze mną. Dobry wieczór. Ależ pięknie w Szczecinie kończy się ten dzień. Bardzo ładnie, pięknie oświetlony. No ale dobrze, pięknie, pięknie, ale ja już widziałam prognozy jakieś pół godziny temu i one na pewno nie cieszą. Niby chcieliśmy, żeby było trochę chłodniej, ale tylko trochę, a nie, że aż 15. Trzeba uważać, o czym się marzy, czego się chce, bo faktycznie pogoda bierze to na serio. W przyszłym tygodniu ochłodzenie do nawet 15 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia w niektórych miastach. Najchłodniej będzie na południu, na przykład w Zakopanem zaledwie 18 stopni we wtorek czy w środę, także do końca tygodnia jeszcze będzie ciepło i proszę to wykorzystać, bo prawdopodobnie jest to taki ostatni podryk lata. Być może we wrześniu jeszcze będziemy mieć jakąś falę ciepła, czasami się to zdarza. Trzymamy za to mocno kciuki, bo przyjemnie, jak jesień zaczyna się takim ciepłym, złotym akcentem. Bardzo byśmy chcieli, jak na razie, upalnie do końca tygodnia, a w przyszłym tygodniu już ochłodzenie. W Warszawie na poziomie 20 paru stopni, ale na pewno nie powyżej 25, a na południe w Zakopanem, tak jak już wspomniałam, temperatura czasami nie wzrośnie powyżej kilkunastu stopni w ciągu dnia, czyli powyżej takiej temperatury, jaką teraz mamy obecnie w nocy. Zobaczmy, co będzie działo się jutro w pogodzie, a także w kolejnych dniach. Najbliższa noc będzie pochmurna w centrum i na południu, na Mazowszu, na ziemi łódzkiej, w Poznaniu popada deszcz, a na południowym zachodzie może też zagrzmieć. I oczywiście, jeżeli pojawi się burza, to wiatr momentalnie zrobi się szybszy, także proszę uważać. Na północy pogodnie, z temperaturą niższą niż na południu, bo wiadomo, jeżeli noc jest pogodna, no to też zazwyczaj jest chłodniejsza. Jutro na Pomorzu opady. Zaczną się one w Kołobrzegu, tam może spaść deszcz już przed południem, a w drugiej części dnia w rejonie Trójmiasta, a także na Nizinie Szczecińskiej również spodziewamy się opadów. Wielkopolska i Kujawy tutaj pogodnie i ciepło, 27 stopni na termometrach. Zobaczmy w takim razie jeszcze miejscowości nad morzem i widzimy już, że nie wszędzie będzie padać. Na przykład Ustka będzie takim miłym wyjątkiem, gdzie od rana do wieczora powinno świecić słońce, a na termometrach przyjemne 21 stopni. Na pewno temperatura odczuwalna przy tej aurze będzie znacznie wyższa. Na Warmii, Mazurach, Mazowszu i Podlasiu słonecznie bądź pogodnie z temperaturą od 26 w Olsztynie, a także w Suwałkach po nawet 29 stopni w Warszawie. I teraz sprawdzamy, co z polskimi jeziorami. Tutaj bardzo słonecznie we wszystkich miejscowościach wypoczynkowych na Mazurach. Mikołajki 26, Giżycko bardzo podobnie i temperatura wody też na bardzo wysokim poziomie 23, nawet 24 stopni. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, a także na ziemi świętokrzyskiej również czeka nas słoneczny dzień. Jedynie w Małopolsce w drugiej części dnia po południu może zagrzmieć i popadać, a na Dolnym i Górnym Śląsku oraz ziemi lubuskiej upalnie i słonecznie. Szczegóły na kolejne dni, te niestety niezbyt przyjemne w przyszłym tygodniu, sprawdzą Państwo w aplikacji Pogoda Interia, a ja widzę się z Państwem po godzinie 21. Do zobaczenia.